Cześć, witam Was ponownie. Jak już przeczytaliście w tytule, dzisiaj podstawowy przepis na białą kiełbasę. Nic bardzo wymyślnego, ja też nie będę kombinował ze smakami, z przyprawami. Po prostu sypiemy majeranek, ziołowy pieprz, zwykły pieprz, trochę soli. Mięsa, oczywiście mięso wieprzowe i pekrosoli nie używamy. Mam tutaj dwa sita, jedno 8 mm, drugie 5 mm. Boczek będę mielił na 5 mm, a karkówkę i szynkę na 8 mm. Wiadomo, o co chodzi, żeby w kiełbasie była jakaś konsystencja, a nie tylko jakaś, wiecie, mamałyga. Najpierw będę mielił boczek, więc wkładam to drobniejsze sitko. Boczek oczywiście bez kości i bez skóry. Taką białą kiełbasę, jak sobie zrobimy w domu, to będziemy z siebie naprawdę dumni. Jak to mówią, będziemy bohaterami we własnych domach. Boczek pokrojony, więc go teraz możemy mielić. Mając jeszcze założone drobne sitko, wsypię czosnek, żeby się po prostu zmielił. Tłuste mięso zmielone. Teraz bierzemy się za szynkę i karkówkę. Tylko muszę zmienić sitko. Mięso zmielone. Teraz wystarczy je przyprawić i dobrze wyrobić. Soli używam ważonki 85 gramów, ponieważ mięsa jest 4,5 kg. Kolejną przyprawą, którą dodam, będzie pieprz ziołowy. Jego żałował nie będę, dam dwie pełne łyżki. Pieprz ziołowy to mieszanka różnych ziół, do tego dam łyżkę czarnego pieprzu, grubo zmielonego, roztartego w moździerzu, pachnącego. I 2-3 łyżki majeranku. W zależności od tego, jak lubimy. I teraz wszystko dobrze będę wyrabiał. Białej kiełbasy za mocno zbijać nie możemy. Musimy mieszać ją delikatnie. Teraz wlewam bardzo zimną wodę, około szklanki. Wtedy kiełbasa będzie luźniejsza. Jak kiełbasa zacznie się fajnie nam kleić do rąk, to znaczy, że jest wyrobiona i gotowa do nabijania w osłonki, czy w jelita, pospolicie mówiąc. Ależ pachnie czosnek, majeranek, pieprz ziołowy. Wow. Rewelacja. I to jest taki prosty, podstawowy przepis. Jak widzicie, pracy w tym dużo nie ma. Biała kiełbasa musi być krucha. Ona nie może, wiecie, tak być zbita, żeby można było nią szyby wybijać. Ma być delikatna, pyszna i aromatyczna. No to teraz działamy dalej. Nakładamy jelita. Jelita można kupić w każdym markecie, przez internet lub samemu zamówić u rzeźnika. To nie jest wielki problem. Jelita jeszcze tutaj nie zawiązujemy, ponieważ musimy pozbyć się całego powietrza z maszynki. W tym celu po prostu przepuszczamy mięso. Gotowe. Teraz zawiązujemy supełek. Robimy to
podwójnie lub potrójnie, żeby nam się nie rozwiązał. Niektórzy stosują wykałaczki, ja nie. Teraz możemy nadziewać. Gotowe. Teraz musimy skręcić pętka. Najpierw zawiążę. Skręcanie pętek jest bardzo proste. Odmierzamy, jaką wielkość chcemy. Mniej więcej coś takiego. Ściskamy delikatnie palcami. Przekręcamy. I gotowe. I teraz kolejne. I kolejne. Robimy tak samo. I pierwsze. I pierwsze pętka zrobione. Widzicie, jak prosto zrobić białą kiełbasę? Teraz ja sobie dwa pętka po prostu sparzę. A jak parzyć białą kiełbasę, znajdziecie u mnie na kanale i oczywiście wstawię w ekranie końcowym i wstawię również link w opisie filmu, żeby było wszystko proste i jasne. A więc ja działam dalej i za chwilę się spotykamy ponownie. Kiełbasa nadziana, teraz musimy ją popętkować. Czynność bardzo prosta, już pokazywałem wcześniej, nie wiem czy było dobrze widać. Łapiemy w ten sposób palcami, odmierzamy wielkość pętek i po prostu przekręcamy i gotowe. Pamiętajmy, żeby nie nabijać bardzo mocno kiełbasy w jelita, bo później będzie bardzo ciężko nam skręcić pętka, bo będzie nam po prostu pękała. I 4,5 kg kiełbasy jest zrobionej. Zobaczcie, pięknie wygląda. Teraz sprawdzimy to, co jest w garku, które wrzuciłem wcześniej do parzenia, te dwa pętka. Ja wiem, że ona jest przepyszna, bo kiełbasę robię już jakieś 30 lat. Musi być soczysta. I taka jest. Jelito musi schodzić praktycznie samo. I tak też się dzieje. Zobaczcie. Kiełbasa nie jest ani za chuda, ani za tłusta. Po prostu taka musi być. Jeżeli zrobimy za chudą lub za twardą, nie będzie taka. Proporcje musimy zachować. Zobaczcie. Jest krucha przede wszystkim. A pyszna. Niebo w gębie. Wow. Masakra. Ale pycha. Nie bójmy robić się w domu takich wyrobów. To jest naprawdę proste. Zerknijmy na mój kanał, zerknijmy w moje przepisy, a wszystko będziecie mieli podane później na talerzu, a święta będą naprawdę fajne, bo przeważnie na święta Wielkiej Nocy robimy białą kiełbasę. Ale i nie tylko, bo później jak już będziemy grillować, to pokażę wam kilka fajnych przepisów na pyszne grillowe kiełbaski. Zobaczcie, jak ona się kroi. A ja już się dzisiaj z wami żegnam i zapraszam was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje was, kiedy wrzucę film. No i życzę wam smacznego. I mam autentyczną, polską, białą kiełbasę. Przepis podstawowy.